Witam państwa w studiu Wiesław Łukawskiego, Oświatowo Solidarność Łódź, przewodniczący Górna Widzę. Dzień dobry. Kłaniam się państwu, kłaniam się panu. Co to będzie za protest, panie przewodniczący, dzisiaj podczas sesji? Dzisiaj na sesję przyjdą pracownicy Łódzkich Placówek Oświatowych, głównie księgowe. Myślę, że też będą dyrektorzy tych placówek, które są zagrożone przejściem do Cwu, czyli do Centrum Usług Wspólnych Oświaty. Taki pomysł władze miasta miały i mają. Te księgowe są zagrożone, ci księgowi? Tak, ponieważ księgowe zostaną zabrane z placówek i będą pracować w zależności od typu placówki w różnym okresie przyszłego roku w tym centrum. Czyli każda placówka oświatowa w Łodzi y, prowadzona przez miasto będzie pozbawiona y, administracji księgowej? Tak, y, według znaczy no, nie, władze miasta mówią, że to nie pozbawiają, tylko usprawniają. A w rzeczywistości jest to wprowadzenie większego bałaganu. Dlaczego wszystko, większego bałaganu? No dlatego, że dyrektor musi mieć księgową koło siebie, pod ręką. Ma bardzo wiele spraw do załatwienia. To są dziesiątki i setki dokumentów. W zależności od typu placówki tych dokumentów jest więcej lub mniej. Oprócz tego działalność gospodarcza, którą prowadzą placówki. To wszystko teraz, się, ten proces e, obiegu dokumentów bardzo wydłuży. Ale miasto mówi, że ma być jedna instytucja, gdzie mają być te, ci wszyscy pracownicy księgowi i mają obsługiwać wszystkie placówki oświatowe, tak? Tak, tak. Taki był pierwotny zamiar. I dlaczego to jest złe? No, dlatego, że tak jak powiedziałem, no, dyrektor z każdą sprawą... Nawet, no tak, ale ci pracownicy nie zostaną zwolnieni, ci księgowi, tak? Ci pracownicy teoretycznie nie zostaną zwolnieni, zostaną przejęci przez to centrum, ale to tylko jest na dzień dobry. Dlatego, że księgowi mają um, przywileje, które mają inni pracownicy oświaty, podlegają pod układ zbiorowy dla pracowników niepedagogicznych, U podlegają różnym awansom, które są w placówkach oświatowych, natomiast tym CUWO nie wiadomo jak będzie. W tym centrum nie będą już yy, miały te osoby tych przywilejów? No nie, no już po prostu będą w, central w centrum usług. I um, następne zagrożenie jest takie, że jeżeli dana osoba wypadnie z pracy, przestanie pracować, zwolni się, to prawdopodobnie następny się zatrudniać już nie będzie, bo chodzi o maksymalizację zysków i minimalizację kosztów, czyli pozostałe pracownice, pracownicy będą musieli przejąć obowiązki tych, którzy. Przestali pracować. W tym, w tym centrum rozumiem. W tym tak? centrum, tak. Ale to dyrektorom się tylko nie podoba, czy także tym księgowym się nie podoba? No to się nie, nie podoba się księgowym, oczywiście, że się nie podoba, ponieważ w, w, idą w nieznane. Cały projekt jest bardzo niedopracowany. Żeby, żeby dać przykład, to w pierwotnym projekcie władzy miasta, pod kierunkiem naszej ukochanej pani prezydent Zdanowskiej Hanny, yy, zaproponowały. Przejęcie księgowych ze szkół ponadgimnazjalnych zawodowych w czerwcu, wtedy kiedy to szkoły zaczynają egzaminy zawodowe. W wyniku naszej akcji, w wyniku naszych protestów i protestów najaktywniejszych dyrektorów udało się dużo zrobić, albowiem wczoraj radni przegłosowali poprawkę, że te placówki, które nie chcą przejść do CUWO, będą mogły na razie zostać. Po staremu. Ale w, y, mowa o wszystkich placówkach oświatowych? O właśnie nie. Czy wybranych tylko? Szkoły? Wybranych, dlatego że no, w ogóle nie ma mowy o gimnazjach, jakby już ich nie było. Co dziwi, bo przecież władze miasta tak protestowały, nawet pan prezydent to się podskakiwał na manifestacji razem z innymi skaczącymi. E, a przecież likwidować gimnazja bez księgowych dla dyrektora będzie bardzo trudno. Ale najważniejszą, największą grupą, która jest pozbawiona tego prawa wyboru, to są przedszkola. I yy, łódzkie przedszkola mają przejść wszystkie do tego cuwo. I mimo, że wczoraj radni PiS próbowali wnieść poprawkę, żeby także dyrektorom i pracownikom przedszkoli umożliwić to samo, co umożliwiono liceum, podstawowym szkołom i szkołom ponadgimnazjalnym, czyli wybór. To pan przewodniczący Pawłowski robił wszystko, żeby do tej poprawki nie dopuścić. I nie dopuścił. I nie dopuścił. No i przegłosowano to w formie proponowanej przez miasto. Dzisiaj ma zostać podjęta ta uchwała. Zapewnie będą głosowali radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej, który, którzy tworzą koalicję rządzącą w mieście. No to nie macie szansy na to, żeby coś zrobić, bo oni mają większość. No, liczymy, że może nastąpiło pamiętanie, tak jak nastąpiło częściowe opamiętanie w przypadku innych placówek, że dano dyrektorom po protestach prawo wyboru i tylko na przykład zespół szkół ponadgimnazjalnych i jedna szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół geodezyjnych przy ulicy Skrzydlaty, tylko ten jeden zespół wyrzekł się księgowych i przekazał tą księg swoją księgową do CUVO. Mamy nadzieję, że jednak w tej koalicji będą jeszcze jacyś rozsądni ludzie, którzy uznają, że nie opłaca się po prostu robić jeszcze dodatkowy bałagan. Jest wymiana dyrektora, który wyleciał z powodu afery, jest wymiana inspektorów. Y, jesteśmy przed reformą y, oświatową, przed wieloma konkursami i teraz jeszcze niedopracowane zmiany w księgowości. Oprócz Ale co, te... czego chce, chcecie? Chcecie, żeby w, każda placówka oświatowa miała wybór? Tak. Czy ch, chcą mieć księgowego tak, jeżeli, u siebie, czy nie? Jeżeli ktoś, któryś z dyrektorów jest takim ryzykantem i uważa, że będzie lepiej, jeżeli się pozbędzie e, księgowego, jeżeli jest tak naiwny i wierzy zapewnieniom miasta, a miasto zapewnia zape teraz obiecuje złote góry. E, obiecuje, że... Be dyrektorzy będą już mieli tak dobre życie, i bezpieczne, i bezproblemowe, jak nie będą mieli księgowych. Jeżeli są tacy dyrektorzy, którzy w to wierzą. A są tacy dyrektorzy? Podobne są tacy Tak, są tacy. Z różnych powodów. Na przykład mają konkurs i prawdopodobnie no, uważają, że będzie to dobrze widziane, jak się wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom miasta. Albo ktoś kończy kadencję i w związku z tym po mnie choćby potop. No, a są też dyrektorzy, którzy mieli problemy z, ze zdobyciem dobrego księgowego do swojej placówki. Ale to, że były problemy z księgowymi, żeby znaleźć księgową do placówki, to nie należy tego leczyć w ten sposób, że. Wszystkie, wszystkich należy pozbawiać tego. Jeszcze chcę zwrócić uwagę, że po tej okazji tracimy majątek nasz oświatowy. O. Jeżeli wasz protest dzisiaj nie przyniesie skutku, jeżeli ta uchwała zostanie jednak podjęta y, tak, jak została przygotowana, co będzie dalej? Czy, czy, czy podejmujecie jakieś kroki y, dalsze, czy po prostu no. zgodzicie się z takim rozwiązaniem i koniec? Klamka zapadła. Spotkamy się z pracownikami. Y, tych placówek, które zostały, będą zmuszone do przejścia do CUWO, i w zależności od tego, jaka będzie ich determinacja, podejmiemy działania. No, na pewno powiadomimy nasz zarząd regionu yy, i wspólnie zajmiemy stanowisko. Jakie mogą być to dalsze działania? No, jeżeli, na przykład, bo to największa grupa to są przedszkola. Jeżeli. Yy, Dyrektorzy przedszkoli i gremio uznają, że będą walczyć o swoje, bo mają teoretycznie jeszcze czas do października, kiedy będzie to wprowadzone w życie. Jeżeli zdecydują się walczyć, no to będziemy organizować protesty, manifestacje. Wiesław Łukawski, Oświatowa Solidarność, Łódź, przewodniczący górna, wicef, a my oczywiście będziemy w serwisach relacjonować to, co się dzisiaj dzieje podczas sesji Łódzkiej Rady Miejskiej. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Dziękuję. Biegnę właśnie na tę sesję do naszych koleżanek i kolegów.